będę się starał mówić wolniej po polsku jednak. I od razu powiem, że jestem tutaj we Wrocławiu nie tylko dla pieniędzy. Ja nie powiedziałem, że ja powiedziałem, że to prawda. Tak. Ale że ten projekt Europejskiej Stolicy Kultury jest też takim bliskim, tak przynajmniej go chcę zbudować, temu, co robimy w Sejnach tam na pograniczu polsko-litewsko-rosyjsko-białoruskim. Niektórzy z Państwa tam byli już, ale to wiecie, że to jest taki narożnik polski. Ja mieszkam w pewnej wiosce Krasnogruda, w której istnieje i jest odbudowany dwór Czesława Miłosza, rodziny Czesława Miłosza, od strony matki Weroniki. Jak się wejdzie na wzgórze w Krasnogródzie, jest dobra pogoda, tak jak dzisiaj, to widać Rosję, Kaliningrad, widać Litwę, widać Białoruś, widać Polskę. Także rzeczywiste pogranicze. My żeśmy, ze swoim zespołem teatralnym, bo mój taki background jest teatralny, teatru awangardowego, który też zresztą tutaj Wrocław był przez wiele lat w Polsce stolicą tego teatru z Jerzym Grotowskim i różnymi innymi inicjatywami. My żeśmy tam wybrali to miejsce w 1989 roku, żeby stworzyć taki ośrodek pogranicze sztuk, kultur, narodów i odnieść się do tej rzeczywistości pogranicza po 1989 roku. Najpierw w naszym polskim kontekście, a potem szybko żeśmy zaczęli pracować na różnych pograniczach świata. Bo jak Państwo pewnie się domyślacie, ten problem spotkania kultur, budowania mostów pomiędzy różnymi kulturami w tym świecie się staje coraz bardziej aktualny i gorący. I to coraz bardziej na zachodzie niż na wschodzie świata. Ale mówię też o tym dlatego, że wtedy, kiedy żeśmy ten ośrodek zaczęli zakładać w 1989 roku, to był taki szczególny rok po wyborach czerwcowych już tutaj, kiedy Solidarność zwyciężyła, a senatorami na Suwalszczyźnie wtedy Solidarności byli Andrzej Wajda i Bronisław Geremek. I to z nimi żeśmy tam wspólnie negocjowali z władzami lokalnymi, żeby znaleźć miejsce dla takiego ośrodka. Zupełnie przypadkowo, jeżeli Państwo wierzycie, że przypadki istnieją, na ścieżce nad taką rzeką Czarna Hańcza spotkałem po raz pierwszy Czesława Miłosza, który tam przyjechał po 50 latach emigracji. To nie był jego pierwszy powrót do Polski, bo jak dostał Nagrodę Nobla w 80 roku, no to miał taką podróż od Gdańska przez Warszawę po Kraków wtedy bohaterską i wtedy był bohaterem Solidarności i robotnicy w Gdańsku do Italii. Wspaniale razem z Lechem Wałęsą dostawał doktoraty honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niezwykły czas, ale krótki, po czym przyszedł ten 89 rok i on właściwie, to też bardzo charakterystyczne, jeszcze w tajemnicy przed dziennikarzami, przed mediami, prosto z lotniska został niejako porwany przez brata Andrzeja i pojechali razem do Krasnogródy. Do miejsca dla niego szalenie, jak się okazało, ważnego, z wielu powodów. Natomiast my żeśmy na tej mapie kulturalnej, geograficznej, mówię o ludziach, którzy żyli wtedy w Polsce, o studentach takich jak ja, polonistyki, my znaliśmy to miejsce, tą nazwę Krasnogróda, piękne słowo zresztą, takie, które się od razu jakoś w poetycką pamięć wpisywało.
Z podpisów wierszy Miłosza, tych wczesnych jeszcze z Trzech Zim, czy z Ocalenia, a potem już on wracał wielokrotnie, czy w osobnym zeszycie, czy w kronikach, czy w innych tomach poetyckich, do tego miejsca. Krasnogluda. Chociaż ja dopiero jak wybrałem się tam w podróż na pograniczo polsko-litewskie, odkryłem, że to jest rzeczywiście realne miejsce. Tam był taki zrujnowany, już popadający w ruinę dwór, którym gospodarzyło leśnictwo, bo to były lasy państwowe, które objęły po 1945 roku ten dwór jako własność. Że to było miejsce, które... No właśnie, dlaczego tak istotne okazało się dla Miłosza? I to pytanie ja zawsze przez wiele lat nosiłem w sobie, rozmawiając, często spotykając się z nim. On nie chciał bezpośrednio nigdy o tym mówić. Z jednej strony można powiedzieć tak, że na tej jego mapie duchowej, Szetejnie, w których się urodził, tam niedaleko Kejdan, w tej Litwie gniazdowej, to było takie miejsce męskie, pierwiastka męskiego. To był dziadek, zwłaszcza dziadek Cunard, który był dla niego wielkim autorytetem i też państwo może zetknęliście się z niektórymi wierszami, które Miłosz, czy tekstami, esejami, w których on do postaci dziadka powracał. I to było coś, co w tym miejscu bardzo silnie w Szetejniach, myślę, promieniowało. Krasnogluda to był element żeński, to były kobiety. To była matka Weronika, która miała tam swoje gniazdo rodzinne, i były ciotki Gabriela z Kunatów i Janina, które tym majątkiem Krasnogródzie gospodarzyły przed wojną. I dla Miłosza to było wtedy, jako dla młodzianka, takiego pięknego słowa używa polskiego, już prawie zapomnianego, w tekstach, kiedy powraca do Krasnogródy, młodzianek. To było miejsce, w którym on spędzał bardzo ważny okres swojego takiego czasu inicjacji życiowej, kiedy przyjeżdżał na wakacje z Wilna do ciotek w Krasnogródzie. Jego rodzice wtedy, pamiętajmy, że żyli i mieszkali w Suwałkach. Ojciec z mamą i z bratem Andrzejem przeprowadzili się i zamieszkali w Suwałkach, więc Miłosz, tylko młody gimnazjalista, został w Wilnie, w gimnazjum Zygmunta Augusta, a potem na Uniwersytecie Wileńskim. I wszystkie przyjazdy do rodziny, spotkania właściwie głównie miały miejsce w Krasnogródzie. I te ciotki były bardzo szczególnymi osobami. Janina zasłynęła podczas I wojny światowej z tego, że się przebrała za mężczyznę, zaciągnęła do wojska i dopóki się to nie wyjaśniło, nie wydało, walczyła w kawalerii konny i miała w ogóle taki pociąg do koni. Miała męża, którego próbowano ściągnąć do Krasnogródy, żeby był jednym z tych gospodarzy, żeby ten majątek prowadził, ale w momencie, kiedy okazało się, że chce uratować majątek poprzez sprzedanie lasu krasnogródzkiego, no, Janina go natychmiast pognała precz, jak mówiono tam, mówi się w tamtych okolicach, bo to był obowiązek patriotyczny. Nie można było lasu sprzedawać, można było żyć w biedzie, nie mieć co jeść, natomiast nie można było wyprzedawać lasu. Taki był etos, że to było, że nie możemy się tego pozbywać. No, paradoks sytuacji polegał na tym, że kiedy dwaj bracia, Czesław i Andrzej, chcieli ten las odzyskać już w wolnej Polsce, to okazało się to kompletnie niemożliwe.
Gabriela natomiast była piękną, pociągającą kobietą, której Miłosz się jako ten młodzianek zakochał bardzo poważnie. Jedne z najpiękniejszych jego wierszy, a zwłaszcza elegia do NN, są dedykowane Gabrieli. Ale ta miłość z Gabrielą była właściwie takim pocieszeniem, takim objęciem starszej, dojrzałej kobiety, młodzianka, który przeżył straszliwy dramat w tej Krasnoludzie, miłosny wcześniej troszkę i który jest opisany w takim wierszu Powrót, który Miłosz napisał, powróciwszy właśnie w 1989 roku do Krasnogródy, a też w takiej powieści nigdy nie opublikowanej, którą odnalazł Andrzej Franaszek w Weinek Library. I tamta historia dramatu miłosnego młodego Miłosza jest dosyć szczegółowo opisana. Historia miała jakieś pensjonariuszki, która z Warszawy, bo Krasnogróda utrzymywała się już coraz bardziej nie jako majątek gospodarczy, tylko jako pensjonat, w którym goście, zwłaszcza z Warszawy, przyjeżdżali, letnicy, która dała temu młodemu chłopakowi jakieś nadzieje, zapraszała go do tańca, uczyła go tańczyć, a w którymś momencie okazało się, że wybrała bardziej dojrzałego, dorosłego maturzystę, wtedy z Warszawy, pięknego młodzianka. I Miłosz ma taki moment, kiedy mieszkając w dworze w Krasnogródzie, tam na tym swoim poddaszu, miał taki pokoik nad jeziorem, bo to jest taki dwór położony na skarpie nad jeziorem, o świcie widzi, jak z jej domku letniego przez okno wyskakuje właśnie ten konkurent, ten rywal w miłości od ukochanej kobiety. Cały dzień właściwie przeżywa ten dramat straszliwie, pływa tak aż do szmerów serca i wieczorem w tym pokoju na górze, gdzie towarzystwo na dole w salonie bawi się i tańczy i śpiewa, wyciąga taki bębenkowy rewolwer i bawi się w coś, co się nazywa rosyjską ruletką, wkłada kilka naboi do tego bębenka, nie wszystkie, przekręca i przykłada pistolet do głowy w takiej próbie samobójczej. No można powiedzieć, dosyć naiwna historia dojrzewania wieku, ale było to wydarzenie, które jakoś bardzo zaważyło na życiu Miłosza. I przede wszystkim, myślę, dotyczy to takiego dramatu, który ciągnął się przez jego później całe życie. Oczywiście ten incydent, o którym Państwu opowiadam, był tylko jednym z łańcucha różnych wydarzeń, ale bardzo związany właśnie z Krasnogródą, kiedy rodzi się w tym młodym człowieku, jeszcze niedojrzałym, jeszcze niedorosłym, jeszcze nienależącym do świata dorosłych, taki bunt i przysięga, której powierniczką zresztą będzie matka Weronika, o czym wspomni w innym wierszu Grób Matki, o matce jako powierniczce młodzieńczych przysiąg. Ta przysięga mniej więcej mówi o tym, że młody człowiek, a któż z nas może nie miał tego samego momentu w życiu, przysięga sobie, że nie będzie taki jak ci dorośli siedzący na ganku i czekający na tego młodzianka. Poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze parę lat, dojrzejesz, zrozumiesz, a będziesz taki jak my. I to postanowienie, że nie będę taki jak wy, tego krasnogródzkiego buntownika, właściwie zaważyło w dużej mierze na różnych decyzjach czy filozofii życia Miłosza. Ja spotykając go w 1989 roku, spotkałem starego człowieka, który przyjechał wyspowiadać się z wierności tej przysiędze krasnoludzkiej.
Przyjechał zapytać, na ile ocalił dziecko w sobie, na ile ocalił w sobie ten młodzieńczy bunt i tą inną perspektywę spojrzenia, widzenia świata, bo o co w tym chodzi też, że dorośli to jest ten świat, kiedy wszystkie marzenia czy widzenie świata przez dziecka okazuje się nierealne, nierzeczywiste, nieprawdziwe. Czyli dojrzewanie, doroślenie jest takim procesem, w którym my jako istoty ludzkie godzimy się na to, że prawda jest gdzie indziej niż to, jak czuliśmy, jak wierzyliśmy, jak widzieliśmy świat, będąc dziećmi i młodymi ludźmi. Myślę, że dla poety takiego jak Miłosz ta przysięga i ta próba dochowania wierności perspektywie dziecka przez całe życie była szalenie istotna. I im był starszy, im był bardziej w wieku zaawansowanym starcem, tym wszyscy, zresztą wszyscy, którzy go znali, którzy go spotykali, jakby tego doświadczali, w nim coraz bardziej żywe było dziecko. Jak przyjrzycie się Państwo językowi poetyckiemu Miłosza, starych jego późnych poematów, wierszy, to też zrozumiecie, że on się staje na tyle prosty, na tyle odarty z całej sofistyki dorosłych i języka dorosłych, że jakby też w tej formie swojej oczyszczania się powraca do czegoś takiego bardzo podstawowego, co jest związane z wyobraźnią dziecięcą i z widzeniem świata przez dziecko. To oczywiście, i to jest u Miłosza bardzo ciekawe, to było poparte oczywiście wielką pracą. To nie był łatwy proces. I ten rodzaj walki czy protestu wydany różnym sofizmatom dorosłych i tego, jak ten świat jest przez nich budowany, u Miłosza rozłożył się na szereg dyskursów i szereg frontów, że tak powiem, odcinków tej walki. Łącznie, myślę, też z tak zwanym światopoglądem naukowym i tym wszystkim, czemu Miłosz daje świadectwo, zwłaszcza w ziemi Uluru, ale przecież nie tylko, bo ta perspektywa, o którą on się upomina w ziemi Uluru, za Blake'iem, za Swedenborgiem, za Oskarem Miłoszem i tak dalej, ta perspektywa, która jest antyniutonowska, antyoświeceniowa, bardzo silnie związana jest właśnie z tym, jak świat widzi dziecko. Że to jest nie newtonowska przestrzeń, prawda? Że to jest zupełnie inna perspektywa i wierność temu obrazowi, nawet w sensie fizyczno-geometrycznym perspektywy, która widzi Ziemię właśnie nie jako kulę zanurzoną w niekończącej się przestrzeni, tylko Ziemię zakorzenioną w pewnym wyobrażeniu horyzontalnym i świata obrazu, bierze się właśnie z tej wierności, tej perspektywie dziecka. Miłosz to przenosi na bardzo poważną polemikę światopoglądową, budującą właśnie takie książki jak Ziemia Uluru, gdzie on sobie odnajduje całą tradycję myśli, filozofii, teologii od właśnie Scotta Erugeny, czy jeszcze wcześniej od Orygenesa, Grzegorza z Nazianzu, tych, którzy wierzyli w apokatastazis,
w wieczny powrót, w przywrócenie, poczynając. Więc to jest jedna z konsekwencji również pracy, jaką Miłosz zaczął wykonywać nad tym, żeby tej wierności dochować. Na naszym dworze w Krasnogródzie, który jest teraz odremontowany i tam się mieści takie międzynarodowe centrum dialogu, jest taki napis, motto, umieszczone z Oskara Miłosza. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Ten wers Miłosz zaczerpnął od swojego kuzyna Oskara. Myślę też nieprzypadkowo. To przekonanie, że właściwie życie człowieka jest rodzajem powrotu, że toczy się na linii powrotu, była taką mocną matrycą, która wyrzeźbiła się w postawie życiowej Miłosza. Bo z jednej strony można by na niego spojrzeć jak na takiego typowego egzula, tak? Emigranta, który właściwie wypełnia ten paradygmat kultury romantycznej, bardzo silny w kulturze polskiej, prawda? Za Mickiewiczem i za bardzo wieloma innymi, prawda? Jest ta Litwa gniazdowa, jest ta mała ojczyzna wincenzowska w okolicach Szeteń, Krasnogródy, jest Wilno z uniwersytetem, a potem jest tylko już wędrówka na zachód, kolejne wygnania, bo dla Miłosza już sam fakt wyjechania do Warszawy w przedwojennej Polsce, a to było, wtedy się nie przekraczało żadnej granicy między Wilnem a Warszawą, to już było wygnanie. To było wygnanie z Wielkiego Księstwa Litewskiego do Kongresówki. To jednak kulturowo były dwa różne światy. I swój pierwszy wiersz o wygnaniu w 1938 roku napisał właśnie jako o tej podróży z Wilna do Warszawy. To już było wygnanie. Potem ucieczka z komunistycznej Warszawy do Paryża i poproszenie o azyl polityczny i znalezienie się w tej Francji, która nic nie rozumiała z tego, co się na wschodzie dzieje, i tymi intelektualistami francuskimi z Sartrem na czele, którzy podejrzewali Miłosza, że on jest jakimś zagrożeniem dla wizji komunistycznej świata, który napisał wtedy Zniewolony umysł, jak pamiętamy, i Zdobycie władzy, i inne książki. On właściwie miał tylko jednego tam przyjaciela, Alberta Camus, z którym mógł się jakoś w tym dogadywać. No i potem wyjazd dalszy do Ameryki, najdalej na zachód, jak można było, właściwie do Kalifornii. I można by powiedzieć, że kolejne życie wygnańca, emigranta, które się tak spełniło. Tyle, że Miłosz żył wystarczająco długo, już w sensie jakby rozmiaru wieku swojego. Zmarł mając 93 lata, żeby ten paradygmat wygnania przekroczyć. I dożył 89 roku, tak jak Państwu opowiadałem, zaczęły się powroty Miłosza nieprzypadkowo właśnie do Krasnogródy, potem do Szeteń, do Wilna. I fizyczne, i też w twórczości, w tym jak pisał. To była dalsza część pracy Miłosza nad powrotem. Oczywiście to nie dotyczyło fizycznie tylko, i to byśmy uprościli cały ten obraz, gdybyśmy sprowadzili tą sytuację do fizycznego powrotu. Nie powraca się, ta linia powrotu nie polega na tym, że zamieszkuje się w tym samym miejscu, gdzie człowiek się urodził. Tyle, że powrót polega w tej perspektywie miłoszowej nad dokonaniem pracy wyjścia z ziemi Ulro.
Tak, bo ziemia Ulro to jest właśnie ta blejkowska kraina, która symbolizuje wydziedziczenie, wykorzenienie, wygnanie. Tak? Człowiek żyje w obszarze wygnania. I oczywiście jest to tak silne, jak silna jest siła ciążenia fizyczna. Także od tego obrazu Adama i Ewy wygnanych z raju, prawda, my bardzo silnie niesiemy ten obraz wygnania w sobie, który staje się częścią kondycji ludzkiej. Ale to można też rozpatrywać na bardzo wielu innych planach. Wszyscy, znaczy jest taki wstrząsający moment, który też gdzieś Miłosz zapisał, kiedy on spotkał się z ludźmi w Krasnoludzie, w Puńsku i w tych miejscowościach, które znał sprzed wojny. I spotkał tam ludzi w swoim wieku, których po prostu zapytał, jak to było, jak żyliście. Tak? I w odpowiedzi taka starsza kobieta odpowiedziała, my zawsze tylko uciekaliśmy. My zawsze tylko uciekaliśmy. To, te miejsca na mapie Europy, to pogranicze to jest takie miejsce, że zawsze tam się było deportowanym, zsyłanym. Stamtąd się emigrowało za chlebem do Ameryki, stamtąd się wyjeżdżało do miast z tą emigracją przemysłową i tak dalej. I to też jest jakby część kondycji ludzi, którzy te terytoria świata czy obszary zamieszkują. Wyjazd, wydziedziczenie, wykorzenienie. To było coś bardzo silnie zrośnięte z kondycją ludzką. I teraz cała walka Miłosza, znowuż w duchu tego buntu, od którego zacząłem, bierze się stąd z tym pytaniem, czy to wygnanie jest ostateczne, tak? Czy to tak jakby oczywiście zapytać, czy to fakt, że my nie potrafimy latać jako ludzie, bo siła ciążenia nas jakby temu nie umożliwia, ale czy fakt, że tak jest, znaczy, że w ogóle takiego pytania nie mamy stawiać? Czy paradoksalnie, wbrew wszystkiemu, nie trzeba podjąć wysiłku wyjścia z ziemi Ulro i dokonania jednak, czy próby znalezienia się na linii powrotu. I oczywiście u Miłosza nigdy to nie jest tak, że to jest jakiś rodzaj zrealizowanej utopii, prawda? Że ten powrót się zamyka i dokonuje w powrocie do raju, do gniazda, do korzeni. On jest jakby ciągle w drodze. Natomiast sam fakt, że sytuuje siebie na drodze powrotu, na linii powrotu, jest, myślę, bardzo, bardzo znamienny i bardzo dużo mówi o całej jego życiowej postawie. Otóż gdybyśmy zapytali o światopogląd Miłosza z tej perspektywy, to byłby to światopogląd człowieka, który uważa, że człowiek powinien, że my się znajdujemy w ogóle na takim zakręcie cywilizacji, która od momentu uprzemysłowienia czy oświecenia, czyli gdzieś od XVII-XVIII wieku, była budowana na linii wygnania, odejścia od korzeni, wydziedziczenia. Ale że ta faza się kończy i że przechodzimy teraz właśnie w taką fazę, w której idąc do przodu powracamy. No to też jest, ta linia powrotu to nie jest jakby cofanie się do tyłu. To jest jakby podążanie do przodu. Tylko w takim łuku zawijającym się w stronę powrotu. I on to śledził jakby w bardzo wielu wymiarach. Jakby powrót, to o co walczył, powrót do wyobraźni religijnej. I znajdowanie dla tej wyobraźni języka filozofii, teologii. Miłosz był niezwykłym twórcą na polskim gruncie, również w tym sensie, że go pasjonowała teologia. Także jego traktat teologiczny i bardzo wiele innych utworów jakby ma ten charakter dyskursu teologicznego. Polacy nigdy nie mieli teologii tak naprawdę wielkiej. Tak? Nasza religijność polska
jest religijnością apologetyczną. Tak? Natomiast nie jest religijnością, która by stawiała pytania religijne, która byłaby krytyczna, która by jakby budowała koncepcję, no może poza socjanami, czyli tymi arianami, którzy pisali w Polsce fantastyczne traktaty teologiczne. Jak je się dzisiaj czyta, są naprawdę niezwykle ciekawe, tylko kto je czyta dzisiaj, poza Miłoszem. Tak? Ale ta jego żyłka teologiczna, właśnie z tego się też brała, to jego zaczytanie w ojcach Kościoła, zwłaszcza tego pierwszego, początkowego, właśnie w Grzegorzu z Nazianzu, czy w Orygenesie, później w Skocie Erigenie i tak dalej. To jest cała tradycja, którą on budował do tego, żeby znaleźć argumenty i siły na powrót wyobraźni religijnej do współczesnego dyskursu. I język jego poezji też szuka takiej dykcji, szuka takiego wymiaru, żeby nie, to jest oczywiście nie tyle pisanie oczywiście o religii, tylko znalezienie takiego języka, który byłby sam w sobie inkarnacją, czy poszukiwaniem wymiaru religijnego. I to też jest coś, co się usadawia na tej linii powrotu, którą Miłosz silnie wskazuje. Ale to jest też taki aspekt, który Miłosz w bardzo dużej mierze zawdzięcza swojemu mentorowi, Stanisławowi Wincenzowi, który pomagał mu w najtrudniejszych momentach życia, a miał te momenty chyba właśnie w latach 50. najbardziej takie depresyjne, kiedy tam po tej emigracji do Paryża, oddzielony od rodziny, która jest w Stanach Zjednoczonych wtedy, on nie może dostać, oni nie mogą dostać wizy do Europy, on do Ameryki. Wtedy jego przyjaciele Giedroyć z Konstantym Jeleńskim mówią, a weźmy, wyślijmy go, bo on już był tak nieznośny, nie można było go znieść jako człowieka. Wyślijmy go do tego Wincenza, tam w góry, w Alpy, może się tam uspokoi. Kto to był Wincenz? Państwo pewnie słyszeliście, to jest jego korzenie, to jest Huculszczyzna przedwojenna, autor wspaniałej, fantastycznej takiej epopei na Wysokiej Połoninie, homeryckiej jakby w swoim wymiarze, epopei o życiu duchowym Karpat, na które składali się i Huculi, i Hasydzi z Balszentowem, i polscy szlachcice, i Ormianie, i bardzo wiele innych kultur, które się wtedy tam gromadziły, który był filozofem, który pisał dysertację o Platonie, znał Grekę, znał łacinę i jakby łączył w bardzo ciekawy sposób tą małą ojczyznę huculską jakby z wymiarem europejskim. Dla niego to byli ostatni Grecy, ci, którzy ocaleli w tym zakątku Karpat, którzy zachowali jakby ciągłość tradycji, duchowej tradycji europejskiej od starożytnej Grecji. I rzeczywiście Miłosz tam się leczy u Wincenza, poznaje Jean Hersch, wtedy później swoją wielką miłość, ciekawą taką filozofkę od Gadamera i wiele innych rzeczy. Natomiast, co dla jego światopoglądu staje się bardzo ważne, to właśnie coś, co Wincenz nazywał małą ojczyzną i co lokuje człowieka nie w wielkich państwach, krajach, które są zimne, zawsze zideologizowane, zawsze upolitycznione i troszkę dalekie od człowieka, tylko jakby akcent cały pada na najbliższe środowisko człowieka, na to, że on żyje w takim ekosystemie środowiska razem z naturą, z kulturą, z zakorzenieniem właśnie w konkretnym miejscu i przestrzeni. Wincenz fantastycznie to potrafił przenosić tą swoją małą ojczyznę razem ze sobą, tak jak żył, prawda? I uciekając z Huculszczyzny znalazł ją sobie gdzieś tam w Lacombe, w Alpach Szwajcarskich.
Miłosz zacznie szukać takiej małej ojczyzny w podobny sposób. Zacznie jakby odkrywać i odzyskiwać dla siebie własną małą ojczyznę w tej gniazdowej Litwie. I wtedy pojawią się pierwsze takie jego utwory z tego okresu, jak Dolina Issy, jak Gucio Zaczarowany, jak Miasto Bez Imienia, kiedy czy Rodzinna Europa, ten niezwykły jakby esej, który te wszystkie jego korzenie i kontekst kulturowy objaśni i opisze właśnie w tym okresie. Rodzinna Europa, bardzo ciekawa książka, bo to jest książka jakby napisana z myślą o czytelniku zachodnim, żeby wyjaśnić tym we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, skąd tacy ludzie przychodzą do Europy, jaki jest ich kontekst, tych miejsc gdzieś tam niedaleko Wilna na wschodzie, w środkowej i wschodniej Europie. Ale tak naprawdę ta książka stała się taką Biblią dla nas tutaj. Tak? To znaczy, my czytając tą książkę jeszcze w PRL-u, właściwie odkrywaliśmy tak naprawdę, kim jesteśmy. Tak? I tak samo moi przyjaciele Litwini z Wilna, na przykład, czy w ogóle z Litwy, ja pamiętam taką opowieść Tomasa Węclowy, który dostawał Rodzinną Europę w takich prywatnych listach wysyłanych z Zachodu, w których w każdym jednym liście była wyrwana jedna kartka z Rodzinnej Europy, wydanej w Paryżu wtedy przez Giedroycia. Czyli ona miała gdzieś około 300 stron, trzeba było 300 takich listów, tak, które kartka po kartce się czytało i przekazywało dalej te kartki i gdzieś w którymś momencie one się złożyły w jedną książkę. I Tomasz Węclowa mówi, ja się dowiedziałem, w jakim mieście ja żyję. Tak? Żyjąc w Wilnie, wtedy sowieckim i bez kompletnie... Tam są fantastyczne rozdziały o Wilnie właśnie, które pokazują, jakie to było naprawdę miejsce kulturowe, duchowe, jaka jego była tradycja. Ale w bardzo podobnym przypadku to dla nas w Polsce było podobne odkrycie świata, którego my żeśmy wtedy w takim wielogłosie, w takiej polifonii, w takich kontekstach kompletnie nie znali. Czyli ta praca Miłosza nad dotknięciem, odzyskaniem dla siebie w możliwie całości kontekstu małej ojczyzny, środowiska, z którego się wyrasta, jakby możliwie szerokie jego zgłębianie, bo to nie było, żeby się nie zatrzymać na powierzchni, tylko takiego mitu wielokulturowego, jakichś takich spraw, które są tylko na powierzchni dotknięte, znaczyło, że trzeba dotknąć też spraw bardzo bolesnych, związanych z pamięcią, z konfliktami, z zagładą, z Holokaustem, z różnymi innymi rzeczami, którymi my żeśmy zaczęli się tak naprawdę zajmować w naszych krajach, to tak naprawdę po 1989 roku, między innymi mój ośrodek pogranicze. Ale to było właśnie w tym sensie, że książki Miłosza były dla nas taką lekturą obowiązkową, czy tymi książkami zbójeckimi, jak mówił Mickiewicz, które nas do tego jakby powodowały, czy prowadziły. Czyli fakt, że później w pograniczu żeśmy zainicjowali takie debaty jak wokół Jedwabnego i publikując Sąsiadów Jana Grossa, czy wobec różnego nie takiego romantycznego wizerunku kresów tak zwanych polskich, z tym mitem chcieliśmy się bardzo zmierzyć wtedy, tak jakby idąc też tropem Miłosza, takim antysienkiewiczowskim, prawda, to trzeba było tą tradycję jakby na nowo dopiero budować po 1989 roku w praktyce, też nie tylko pisząc książki, ale tworząc ośrodki, pracując z miejscową, lokalną ludnością na wielu poziomach. I to był moment, w którym my żeśmy się spotkali z Miłoszem i dla niego to było szalenie ważne. Znaczy on uważał, on był w ogóle zaskoczony, wracam teraz do tego spotkania pierwszego z nim, tak? On był w ogóle zaskoczony, że w tej Krasnoludzie i w tych Sejnach, w prowincjonalnym małym miasteczku, spotyka ludzi z teatru awangardowego, o których czytał w Ameryce, którzy podróżowali jakby z teatrem po całym świecie. I oni w 1989 roku podejmują decyzję nie właśnie skierowania się na zachód, tylko założenia ośrodka gdzieś w jakimś wschodnim, prowincjonalnym miasteczku. Dla niego to było fascynujące. Mu się wydawało, że to jest właśnie też związane z powrotem.
Że to jest jakby kolejne odwrócenie wektora. Tak, że idziemy na wschód z taką pracą organiczną, która próbuje odbudować tkankę małej ojczyzny. Coś, co komunizm absolutnie zatarł, zniszczył i wykorzenił. Czyli podejmujemy pracę, która jest organiczna właśnie w małej ojczyźnie, w społeczności lokalnej i która jest, i to było bardzo szalenie ważne, my żeśmy wtedy jeszcze nie mieli takiej perspektywy, ale ja pamiętam, Miłosz mówi tak, słuchaj, wy jesteście pierwsze może pokolenie, które ma szansę stworzyć, znaczy działać w długiej perspektywie, long direct, długotrwałości. Wszystko, co się przez stulecia tutaj działo, to było na krótko, bo zaraz się zmieniały granice, zaraz przychodziły inne systemy, zaraz ludzi wyrzucali, deportowali i tak dalej. Nic tutaj nie było na długo, na stałe. W ogóle musicie odzyskać przyszłość w takim założeniu, że przyjeżdżając tutaj do Senii, do Krasnogródy, zróbcie wszystko, żeby po paru latach stąd nie wyjechać. My jesteśmy tam już 22 lata od tego 89 roku, czy może 23. Pracując na co dzień w jednym miejscu i to też daje zupełnie inną perspektywę powrotu, o której rozmawialiśmy z Miłoszem. Takiego organicznego założenia, organicznego działania w jednym miejscu, które odradza małą ojczyznę. W Krasnoludzie dzisiaj przy tych wszystkich naszych działaniach jest też Międzynarodowe Centrum Dialogu, które uczy rzemiosła budowania mostu, czyli tego, czym się zajmujemy w świecie w różnych kontekstach. I Miłosz był człowiekiem, który wziął sobie to za zadanie, żeby w tym nam pomóc. Pamiętam, była taka sytuacja jednej z naszych pierwszych rozmów, może to była pierwsza, kiedy żeśmy mu opowiadali, co chcemy zrobić, budując ten ośrodek pogranicze. A on mówił, no dobrze, ale kim wy tak naprawdę będziecie? To znaczy, co będziecie robili? Takie traumatyczne pytanie, które stoi zawsze przede mną, kiedy mam wypisać rubrykę zawód, tak, profesja. No bo nie było słowa, nie było języka. No wiedzieliśmy, że chcemy właśnie w praktyce jakoś pracować nad spotkaniem kultur. I wtedy on mówi, dobrze, chodził parę minut, mówi, wy będziecie budować tkankę łączną. To było słowo, które znalazł wtedy na to. I to jest słowo, które dla niego samego stało się szalenie ważne. On napisał później książkę Szukanie Ojczyzny, którą nam kolejnym razem przywiózł do Krasnogródy i zapytał, przeczytajcie, zobaczcie, czy dobrze wywiązałem się z zadania, bo on w samym swoim pisaniu bardzo mocno zaczął na nowo myśleć właśnie o budowaniu takiej tkanki integracyjnej, tkanki łącznej. Ta świadomość, że my żyjemy w świecie, który jest archipelagiem różnych wysp, kulturowych, że my jesteśmy zróżnicowani kulturowo, że mamy swoje osobne tożsamości kulturowe, z których w Europie jesteśmy dumni, nie nakłada się na to, że jesteśmy zintegrowani. Tak? Problemem współczesnego świata, i Miłosz to sobie żyjąc już na Zachodzie bardzo szybko uświadomił, jest brak tkanki łącznej, jest archipelag osobnych wysp. To, że ludzie żyją osobno, coraz bardziej osobno podzieleni na osobnych kulturowych wyspach i że to, co jest spoiwe, co jest jakby taką warstwą cywilizacyjną, kulturą, pewnym uniwersum, zupełnie zanika. Czy w dużej mierze zanika i że trzeba zacząć nad tym pracować, wykonywać jakiś rodzaj pracy z tym związanej. I w związku z tym, kiedy razem żeśmy sobie myśleli, czy fantazjowali, co by w tej Krasnoludzie mogło powstać, jeżeli uda nam się ją odrodzić, no to on mówił, no pamiętajcie, żeby przede wszystkim to nie było muzeum, więc staramy się, żeby tam nie było Muzeum Miłosza, natomiast żeby był żywy ośrodek dialogu kultur i taka akademia dla ludzi, którzy się chcą tym rzemiosłem w świecie
zajmować. To może ja bym miał tyle tytułem wstępu do naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Także nie, widzicie, to jest człowiek, który był związany z Białorusią. Także bardzo proszę pytania, może jakieś sugestie, głosy. Bardzo proszę. A pochodzi pan też z tamtych stron, czy nie? Nie, nie. Ja właściwie się wychowałem w Poznaniu, na zachodzie Polski. I to jest jakby kwestia mojego wyboru. Przyjeżdżając do Sejmu, właściwie w moim zespole był tylko jeden człowiek, który stamtąd pochodził. Może też to było w tym sensie łatwiej dla nas zająć się pograniczem, że byliśmy z zewnątrz. Także, że mogliśmy mieć jakiś dystans do tych wszystkich obolałych pamięci czy konfliktów, które w tym miejscu były. Bardzo proszę. Jeszcze? Można po polsku. Można, koniecznie. Pan Krzysztof. Proszę, Lewa. Miłosz pisze во многих стихах о том, что, ну, так, потому что он поет песни. Вот, ну, в кругу друзей он пил, любил петь народные песни. Mm-hmm. Что-то было за песни? Он был bardzo przywiązany do pieśni litewskich. Właśnie takiego, to są takie sutartinie i inne wielogłosowe pieśni, które słyszał i w Szetejnach, i w Krasnogródzie, bo Krasnogróda jest właściwie wioską otoczoną Litwinami żyjącymi w Polsce. To jest wioska, głównie mieszkańcami Krasnogródy są Litwini. Także ten dwór języka polski był właśnie w taki otoczony żywiołem litewskim i najbardziej właśnie zawsze nas prosił o to, żeby przy tych spotkaniach pojawiały się pieśni litewskie. On nie mówił tak na bieżąco językiem litewskim bardzo dobrze, chociaż rozumiał i mógł tłumaczyć z litewskiego, ale przede wszystkim pieśni litewskie były tym, co najbardziej kochały. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście kiedyś takie śpiewy litewskie, ale one są niezwykłe, mają coś w sobie jeszcze takiego pogańskiego, bardzo starożytnego. Proszę. Przepraszam, zamówię to po rosyjsku. Proszę. Когда в этом году получил Нобелевскую премию китаец Мо Янь, то многое говорилось о том, что премию эту часто получают писатели, которые создали некоторый такой свой мир, да, вокруг которого строится их поэтика. И таким образом какой-то уголок Земли представили человечеству. Справедливо ли это для Милоша? Myślę, że tak, że on... Bardzo dobrze, że pan mówi o tym, że to dotyczy jakby całej krainy poetyckiej, którą twórca tworzy. Bo przeciwnicy Miłosza, a on miał bardzo wielu przeciwników tutaj w komunistycznej Polsce, czy całym tym obozie przyjaźni, a miał też bardzo wielu przeciwników na Zachodzie, wśród emigracji polskiej. Tak, to z jednej strony dołożył strasznie komunistom i oni, ten zniewolony umysł, to była taka książka, która ich tak demaskowała, że trudno było o większy cios, tak, taki, który oni z jego strony dostali, ale z drugiej strony ta emigracja polska też go nie znosiła, dlatego że on nie był taki narodowo-katolicki, prawda? On nie był tym modelem takiego emigranta, jak polska diaspora, która jest w dużej mierze nacjonalistyczna, antysemicka i jeszcze jakaś. Więc Miłosz był wrogiem też tam na Zachodzie. On nie miał łatwo po jednej i po drugiej stronie. I wtedy, jak dostał Nobla, to wtedy mówiono, że to jest Nobel polityczny. Tak, że on dostał Nobla za Solidarność, za to, że w tym czasie, 80 roku, trzeba było uhonorować polskiego pisarza, bo polityczna sytuacja na to wskazywała, co było bardzo niesprawiedliwe. Tak? I Miłosz był
jakby daleki w ogóle od politycznego pisarza, prawda? On właśnie zbudował, tak jak pan mówi, cały ten swój osobny świat, tak? Jan Błoński kiedyś napisał o nim bardzo pięknie Planeta Miłosz, tak? Czy Miłosz Świat, bo jego twórczość jest tak ogromna, tak? Że właściwie to jest cały świat, tak? To jest w ogóle fenomen, jeśli chodzi o tematy, problemy, formy literackie, które on tworzył. Jak się spojrzy na jego dzieła zbiorowe, to jest po prostu coś niesamowitego, jak renesansowym człowiekiem on był, jak wiele obszarów obejmował, tak, w swoim pisaniu. I rzeczywiście to się składa na cały świat, bardzo, bardzo integralny. No, proszę, spraszuj. Może parę słów o fundacji pan powie, o działalności i coś się tam odbywa. Czy domyślam się, że można w internecie też znaleźć jakieś informacje, ale to równo powiedzieć. W internecie. Znaczy, my mamy swoją główną siedzibę w Sejnach. To jest takie miasteczko na samej granicy z Litwą, gdzie żeśmy jakby odrodzili, odbudowali taki kwartał żydowski tego miasteczka, które kiedyś było takim sztetlem. Właściwie 70% mieszkańców Sejm w XIX wieku to byli Żydzi. I pozostała cudem, ocalała synagoga po nich, jesziwa i gimnazjum hebrajskie. I w tych trzech budynkach żeśmy stworzyli ten ośrodek, który ma bardzo różne pracownie. My mamy tam wydawnictwo swoje, które zajmuje się wydawaniem książek literatury środkowo-wschodniej Europy. Mamy swoje pismo Krasnogruda, też właśnie środkowo-wschodniej Europie poświęcone, pismo kulturalne. Mamy swoją pracownię filmową, mamy zespoły muzyczne, teatr, a właściwie dwa. Mamy wielkie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. I to jest powód, dla którego ludzie z całego świata też do nas przyjeżdżają tam studiować. Bo to jest takie centrum, które zbiera wiedzę o pograniczach jakby w całości. Tak? Poprzez książki, filmy, stare fotografie, mapy, bardzo różne media. Ale jeżeli na przykład w Polsce ktoś chce pisać doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatnio mieliśmy takich doktorantów o Kosowie czy o byłej Jugosławii, to przyjeżdża do Sejm, tak? Bo nie ma takiej biblioteki w Polsce, czy o Siedmiogrodzie, czy o Kaukazie, czy o tych regionach pogranicza, gdzie można tam wszystko razem mieć na miejscu. Więc mamy taką rozbudowaną bibliotekę, właśnie nazywamy to Centrum Dokumentacji i Kultur Pogranicza. Mamy swoją szkołę dla dzieci. Właściwie rozpoczynamy pracę od przedszkola z młodymi ludźmi, a potem przez szkoły podstawowe i dalej, gdzie uczymy tej opowieści pogranicza i ludzi różnych kultur, języków, którzy żyli kiedyś tutaj ze sobą razem, a często jeszcze żyją dalej, tak? Czyli to jest szkoła, w której młodzi dowiadują się o Żydach, o Litwinach, o Ukraińcach, o Białorusinach i tak dalej, więc zaczynamy to bardzo wcześnie właśnie od przedszkola. Robimy różne sympozja międzynarodowe czy konferencje. No i od jakiegoś czasu pracujemy w świecie, tak? Czyli od Indonezji, Azji Środkowej, po Stany Zjednoczone, i Europę Zachodnią. Właściwie ostatni projekt realizowaliśmy na pograniczu meksykańsko-amerykańskim, bardzo bolesnym pograniczu. Pracujemy w Afryce Północnej, w Maroku. No, po prostu się okazało, że ten rodzaj warsztatu, który mamy, jest bardzo dzisiaj potrzebny w świecie. Także to jest, żyjemy dzisiaj w świecie, w którym na nowo zaczynamy się groźnie dzielić i narastają konflikty kulturowe właśnie. Tak? To jest świat, w którym już te konflikty narodowościowe czy państwowe będą miały mniejsze znaczenie. Myślę od tego, co się dzieje wewnątrz społeczeństw, pomiędzy różnymi kulturami.
I staramy się jakoś w tym procesie uczestniczyć. I Miłosz tutaj jest jakimś patronem. Tak? To jest ta osoba, którą chcemy, żeby ludzie w świecie czytali też pod tym kątem, że on daje jakąś odpowiedź. Ja pamiętam, mieliśmy takie duże spotkanie w Charkowie niedawno na Ukrainie o herezjach Miłosza. Tak się to nazywało i bardzo ciekawą rozmowę o takim pograniczu jak Charków jest, tak, rosyjsko-ukraińskim, na którym nie ma takich książek Miłosza, tak, czyli nie ma myśli, takiej refleksji, tradycji, która by pozwoliła budować jakąś tkankę łączną. Czy to samo dotyczy byłej Jugosławii, tak? Nasza praca tam w tych krajach właśnie bardzo często stawia pytania o to, bo to się tak mówi, że to są jacyś literaci, kto to czyta, prawda, i tak dalej, że to są jakieś małe kręgi elitarne, prawda, paryska kultura, ile ich tam było, prawda? Jakaś garstka ludzi. KOR, Komitet Obrony Robotników, no to było kilkanaście osób. Prawda? Można powiedzieć, kto się by tym przejmował. Natomiast proszę mi wierzyć, że Polska jako kraj w 1989 roku, jak się budowała jako niepodległy kraj, przejęła myśl Miłosza i paryskiej kultury jako element swojej strategii państwowej, tak i polityki zagranicznej. To, żeby... Oczywiście my mamy trudne stosunki i różne napięcia z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, naszymi wschodnimi sąsiadami. Ale to, że tu się nie wydarzyła druga Jugosławia na tych pograniczach, w dużej mierze zawdzięczamy tej garstce ludzi. Tak? Bo my mogliśmy mieć ideologów i książki, które nam powiedziały, że idźmy na Wilno, jak odzyskaliśmy niepodległość. Tak? Czy na Lwów. Odzyskajmy swoje ziemie. Odzyskajmy swoje Kosowo. Przecież. Znaczy, to dzisiaj bardziej ożywa, znaczy jak się... Widzieliście tutaj, co się dzieje wokół 11 listopada i tak dalej. I się pojawiają nowe tendencje, coraz silniejsze, nacjonalistyczne, neonazistowskie i te wszystkie resentymenty wracają. Tak? One może jeszcze nie są widoczne tak bardzo na powierzchni i one są w jakiś sposób jakimś marginesem, ale to jest niezwykłe, że my żeśmy wykonali pracę intelektualną, która stworzyli całą tradycję, która Polaków jakby ustawiła w takiej sytuacji, że oto Litwini, Ukraińcy, Białorusini, też Rosjanie, bo to pamiętajmy, że w tej strategii Giedroycia i Miłosza Rosja miała być też demokratycznym partnerem w tych przemianach. To mają być nasi partnerzy i przyjaciele. My mamy im pomóc w niepodległości i w wykształceniu się jako demokratycznych państw, a nie rywalizować z nimi o nasze ziemie. Tak? To była na początku, kiedy ta koncepcja się w latach 50. pojawiła. Pamiętacie, że wtedy polska emigracja żyła takim hasłem, że jeszcze jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. Tak? To był slogan, który na emigracji powtarzano. Tak? Że za chwilę będzie trzecia wojna światowa i odzyskamy swoje kresy. Także to, że żeśmy stworzyli zupełnie inną wizję tych relacji i nie tylko stworzyli, ale jakby wdrażali ją w życie poprzez działania głównie jednak kulturowe, które były wtedy możliwe, jakby dało nam zupełnie inną jakby płaszczyznę wyjścia w 1989 roku. Tak? I to jest też szalenie ważne, jeśli chodzi o tą tradycję Miłosza i jej odczytywanie dzisiaj, współcześnie, bo ona szalenie ważna jest, myślę, w różnych innych miejscach świata, więc troszkę się tym też jako fundacja zajmujemy, tak, żeby jakby odczytywać działaniami praktycznymi cały czas ten rodzaj światopoglądu czy wizji, którą Miłosz ze swoim środowiskiem wtedy tworzył. Czasami, kiedy mówię z moimi znajomymi w Polsce o Miłoszu, to ktoś z nich może powiedzieć, że na przykład
Moim ulubionym wierszem Miloszy jest ten albo ten. I w związku z tym pytanie do pana. Czy pan ma jakiś Milosza ukochany wiersz? I jeżeli ma, to jaki? I dlaczego właśnie ten? A macie tu wiersze Milosza gdzieś ze sobą? Nie mam. Bo bym chętnie go przeczytał, ale... A, w internecie może tak. Powrót, ten, który wspominałem. Wiersz, który napisał Miłosz w Krasnogródzie w 1989 roku. O tych swoich młodzieńczych przysięgach. Ale bardzo taki też zuniwersalizowany, więc gdybym miał to bardzo trudno oczywiście jeden wskazać, ale bym powiedział o tym wierszu. Jest taki też tekst, ja kiedyś byłem jako młody człowiek bardzo recytatorem. I w Polsce ruch recytatorski dla młodych ludzi, w tym PRL jeszcze komunistycznym, to była bardzo fajna przygoda, bo my żeśmy wtedy, niezależnie od tego, co mieliśmy w szkołach takiego ideologicznego, mogli spotykać się w różnych miastach Polski i mówić ukochane wiersze, właśnie często zakazane poety. I ja wtedy mówiłem taki wiersz w malignie Miłosza, z tomu Ocalenie. Bo Miłosza w ogóle nie można było mówić, na niego był zapis cenzury kompletny. Do momentu, aż dostał Nobla, właściwie Miłosz był wytarty z życia publicznego w Polsce. I pamiętam, wygrałem konkurs ten ogólnopolski tym wierszem. Pamiętam ten dramat, kiedy mi nie pozwolono powiedzieć tego wiersza na koncercie laureatów. Bo był właśnie Miłosza, ale przyznano główną nagrodę. To było bardzo wtedy ciekawy taki rodzaj właśnie walki, którą żeśmy toczyli. To też jest niezwykły wiersz z tą Ocalenie. Macie coś tam w internecie? Jeszcze. Cały internet. Muszę włączyć. No to poczekaj. Ja myślę, że ja jestem sam ciekaw, jakie Państwo macie odczucia jako tłumacze, jak Miłosza się tłumaczy na inne języki. Ale myślę, że on paradoksalnie nie jest łatwym poetą do tłumaczenia, w tym sensie, że jest właśnie tak prosty czasem, czy tak dąży do takiego uproszczenia języka, że bardzo, znaczy w Polsce, po polsku jak się go czyta, wcale nie ma się wrażenia, że to jest język infantylny, tak? Czy taki naiwny, tak? Ma się poczucie jakiejś głębi, ale wyobrażam sobie, że to jest właśnie taka trudność, która przed każdym tłumaczem stoi, prawda? Że czasem nawet łatwiej, wydaje mi się, przełożyć wiersz formalnie skomplikowany, a tutaj znaleźć taką dykcję, bo ja wiem, jak to się działo w przypadku Miłosza w języku polskim. On musiał wielką pracę nad polskim językiem wykonać, żeby go tak odchwaścić, żeby to był język, który potrafi pisać w dojrzały sposób o sprawach duchowych. Tak, polski język wcale nie jest giętki w tym względzie. Tak, polski język jest sprawny w awangardowym języku Różewicza, prawda, czy Herberta klasyczny. Natomiast, żeby nazywać sprawy religijne, teologiczne i tak dalej w prosty sposób, to my mamy albo taką młodopolszczyznę romantyczną, której się dzisiaj nie da czytać, prawda, i odrzuca właśnie takim swoim sztucznym językiem. I Miłosz przez wiele lat go po prostu tak oczyszczał. Tak, sprowadzał właśnie do takiej archaicznej prostoty,
co w Polsce jakby w polskim brzmieniu rzeczywiście stwarza jakby nowy rodzaj dykcji jakiegoś języka, którego on chyba najbardziej wywodzi od Kochanowskiego. To jest taki język, który powraca właśnie do takiej polszczyzny, która później była zachwaszczona tymi romantyzmami różnymi i młodopolszczyzną. Ale nie, pewnie sam bym ciekaw, co Państwo o tym myślicie, ale nie, chyba nie jest łatwy w związku z tym do tłumaczenia, bo to samo by trzeba było zrobić z językiem ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, tak, które są podobnie, jak myślę, zachwaszczone w tym względzie. Nie? Tak, tak. Znaczy, tu jest fragment jakiś tego wiersza. No, jeśli pozwolicie Państwo, to przeczytam. Stanąłem nad wodą i tak jak wtedy lekko łuszczyła się fala, niepojęta identyczność, niepojęte oddzielenie. A jednak nie zaprę się Ciebie, nieszczęsny młodziku, i powodów Twoich cierpień nie nazwę głupimi. Komu nagle odsłania się bezlitosna prawda istnienia, ten nie może nie spytać, jak to możliwe. Jak jest możliwe, chyba wymyślone przez okrutnego demiurga, takie urządzenie świata? Obojętna wiedza dorosłych nie przynosi zaszczytu i hańbiąca jest zgoda ćwiczona w chytrości. Honorowany niech będzie protest przeciw niezłomnemu prawu i bębenkowy pistolet w ręku młodzianków, kiedy na wieki wyrzekają się uczestnictwa. To jest ten fragment, który może chciałbym najbardziej przytoczyć. To jest ta jego przysięga. A już jest książka. A jest książka. Tak. Super, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Więc jeszcze raz, ten obojętna wiedza dorosłych nie przynosi zaszczytu i hańbiąca jest zgoda ćwiczona w chytrości. Honorowany niech będzie protest przeciw niezłomnemu prawu i bębenkowy pistolet w ręku młodzianku, kiedy na wieki wyrzekają się uczestnictwa. A wtedy, czyż nie było tak, dłoń kobiety zakrywa nam oczy i złożone zostaje dar. Brunatne tarcze jej piersi, hebanowa kępka podbrzusza nad zrzuconą suknią. Jak bije serce, więc tylko dla mnie takie szczęście. Nikt nie wie, nikt nie zna złotej cudowności jej ciała. Tylko dla Ciebie. Kiwam głową i patrzę na jezioro. Tylko dla Ciebie i tak od milenii, żeby sławione było piękno ziemi. A teraz po długim życiu, podstępnie, sprawiedliwie, mądry tylko szukaniem. Zapytuję, czy było warto. Czyniąc dobro, czynimy razem zło. Równe szale, nie więcej. I na ślepo spełniane przeznaczenie. Pusto. Nie czułem przelotu zatruskanych duchów, tylko wiatr giął sitowie. Nie mogłem więc powiedzieć do niej, no widzisz, jakoś przebrnąłem. Dużo we mnie wdzięczności, bo nie byłem poddany próbom nad moje siły. A jednak dalej myślę, że dusza ludzka
należy do antyświata, który jest prawdziwy. Tak jak ten tutaj jest prawdziwy i straszny, i śmieszny, i bezsensowny. Trudziłem się i wybierałem jego przeciwieństwo, naturę doskonałą, wyniesioną ponad chaos i przemijanie, ogród niezmienny po drugiej stronie czasu. Krasnoluda 1989. Także to jest ten wiersz.